Dzień dobry, przyjacielu. Witamy Was ponownie w części, w której będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Mamy kilka naprawdę dobrych i ważnych wątpliwości dotyczących tematów, które rozważaliśmy podczas dzisiejszego studium. Na początku spójrzmy na kilka pytań, które mamy już na ekranie. Pytanie pierwsze. Proszę o wyjaśnienie wersetu z Ewangelii Jana 11:26. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Niektórzy zastanawiają się, czy słowa nie umrze na wieki odnoszą się do nieśmiertelnej duszy. Powiedziałbym, że ten werset jest wersetem warunkowym. Czytamy, każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Bóg chce, żebyśmy żyli w Nim i wierzyli w Niego. Potrzebujemy obydwu tych elementów. Biblia mówi, że ludzie, którzy żyją w Chrystusie i wierzą w Niego, mają życie wieczne. Pozostali tego nie doświadczą. Jezus powiedział, że nie umrze na wieki, a czasami w Biblii śmierć jest określana snem. Tak więc śmierć biblijna to tak naprawdę druga śmierć, która ma wieczne skutki. Prorok Ezechiasz powiedział, a jeśli bezbożny odwróciłby się od wszystkich swoich grzechów i przestrzegałby moich przykazań, nie umrze. Nie oznacza to, że nie umrze po raz pierwszy, ponieważ każdy doświadczy tego rodzaju śmierci, ale nie umrze po raz drugi. Mamy kolejne pytanie. Czy Biblia nie mówi o nieśmiertelnej duszy? Nie. Czasami ludzie patrzą na pewne wersety, na przykład, a dym ich męki wstępuje na wieki wieków. I tak myślą. Przyjaciele, zachęcam Was do oglądania kolejnych odcinków naszego programu, ponieważ będziemy studiować kilka z tych wersetów. Nie chciałbym zbytnio pośpieszyć się z odpowiedzią na to pytanie, więc po prostu zapraszam Was na kolejne prezentacje. Wspomnę jedynie, że w Biblii nie ma ani jednego miejsca mówiącego, że człowiek posiada nieśmiertelną duszę. Tego dnia, kiedy zjesz z niego, umrzesz. Słowo to oznacza, zostaniesz zniszczony, strawiony, umrzesz, zgnijesz, przestaniesz myśleć, nie będziesz miał mądrości. Jakiego innego słowa Bóg mógłby użyć na określenie tego, że bez niego człowiek przestanie istnieć? Biblia mówi, że tylko Bóg i nikt inny jest nieśmiertelny. To całkowicie jasne. Przed nami kolejne pytanie. Czy werset z 1 Piotra 4:6 nie mówi, że Ewangelia była głoszona umarłym? Przeczytajmy ten fragment. 1 Piotra 4:6. Dlatego więc i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale żyli w duchu na sposób Boży. Apostoł mówi, umarłym głoszona była Ewangelia. Kiedy ktoś powiedział do Jezusa, Panie, pójdę za Tobą, ale najpierw muszę pogrzebać mojego krewnego, Jezus odrzekł, niech umarli grzebią umarłych. Paweł pisze o tych, którzy są umarli w swoich winach i grzechach. Nie chodzi mu o to, że zmarli otrzymują jeszcze jedną szansę. Postanawiane jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Nie jest napisane, postanawiane jest ludziom umrzeć, a potem otrzymać drugą szansę, żeby mogli przyjąć Ewangelię. Biblia mówi, dlatego więc i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale żyli w duchu na sposób Boży. Tak naprawdę, apostoł mówi więc, że Ewangelia była im głoszona, zanim umarli. Nie mówi o ogłoszeniu jej zmarłym. Mamy kolejne pytanie. Bardzo ważne moim zdaniem. Pastorze, czy możesz wyjaśnić przypowieść o bogaczu i Łazarzu? Pozwólcie, że znajdę ten fragment, 16 rozdział Ewangelii Łukasza i wspólnie się nad nim zastanowimy. Pamiętajcie, że jest to przypowieść. Pojawia się tylko ten jeden raz u Łukasza. Nie ma jej w innych Ewangeliach. Jezus opowiedział ją zaraz po tym, jak religijni przywódcy Izraela wzięli go w krzyżowy ogień pytań dotyczących różnych kwestii religijnych. A był pewien bogaty człowiek, który ubierał się w purpurę i w cienki len i codziennie wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały, pragnąc nasycić się z resztek spadających ze stołu bogacza. I stało się, że zmarł ów żebrak i został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Zmarł też bogacz i został pochowany. A będąc w piekle, użyte tutaj słowo to Hades, podniósłszy swoje oczy, gdy był w męczarniach, zobaczył z daleka Abrahama i Łazarza,
leża na jego łonie. Wtedy bogacz, zawoławszy, powiedział: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec swojego palca w wodzie i ochłodził mój język, bo męki cierpię w tym płomieniu. I powiedział Abraham: Synu, przypomnij sobie, że odebrałeś dobre rzeczy za swojego życia, a Łazarz podobnie złe. Teraz zaś on ma pociechę, a ty cierpisz męki. A nade wszystko między nami a wami rozciąga się wielka otchłań, aby ci, którzy chcą stąd przyjść do was, nie mogli, ani tamci stamtąd przyjść do nas. A on odpowiedział: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu mego ojca. Mam bowiem 5 braci, aby im wydał świadectwo, aby i oni też nie przyszli na to miejsce męki. I odpowiedział mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on odpowiedział: Nie, ojcze Abrahamie, ale gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, nawrócą się. I powiedział mu, morał całej historii: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Niektórzy twierdzą, że z tej historii wynika, iż ludzie umierają i zaraz po śmierci komunikują się z żywymi, a ich głowę zaprzątają sprawy ziemskie. Czy to nie oznacza, że zmarli są świadomi tego, co dzieje się na ziemi i po śmierci idą do nieba lub do piekła? Pytają. Przede wszystkim to jest przypowieść, więc nie możemy rozumieć jej dosłownie. Czy naprawdę wierzymy, że każdy, kto umiera, idzie na łono Abrahama? To jedyny raz, kiedy wyrażenie łono Abrahama pojawia się w Biblii. Historia pokazuje nam człowieka w Hadesie. Pozwólcie, że powiem wam, co oznacza ta przypowieść. W swojej mitologii Grecy mieli Boga o imieniu Pluton, który władał Hadesem. Żydzi pragnęli znaleźć się w towarzystwie Abrahama. Tutaj mamy biedaka, który idzie na łono Abrahama i bogacza, który trafia do Hadesu. Bogacz reprezentuje naród żydowski albo wierzących, którzy mają prawdę, ale nie dzielą się chlebem życia. Biedak to przedstawiciel pogan. Pragnie chociaż okruszka prawdy, który spada z ich stołu, ale oni nie chcą się z nim podzielić. Jezus mówi: możecie być zaskoczeni, gdy w czasie sądu okaże się, że chrześcijanie albo Żydzi nie dzielili się prawdą, ale poganie i tak znaleźli się w niebie. Z drugiej strony mamy Żyda, bogacza, który trafia do greckiego miejsca męki. Jezus używa tutaj swoistej ironii. Jego słuchacze dobrze rozumieli, o co mu chodzi. Otaczali ich poganie, którzy rozpaczliwie pragnęli spadających żydowskiego stołu okruchów. To wszystko są symbole. Jedna kropla wody nie może ochłodzić czyjegoś języka. Czy Jezus wzbudził zmartwychw człowieka o imieniu Łazarz? A oni nadal w Niego nie wierzyli, chcieli Go zabić. Jest to więc tylko przypowieść. Czy to nie byłoby straszne, gdyby ludzie z nieba i z piekła mogli rozmawiać ze sobą nawzajem? To okropna myśl. Jest to więc przypowieść. Jezus użył ich własnej mitologii, żeby nauczyć ich pewnej lekcji. Mamy następne pytanie. Jak mamy przygotować się na dzień sądu? Nie musimy martwić się dniem sądu. Paweł napisał: bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. W innym miejscu czytamy: doświadczajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. I oczywiście bądźcie ostrożni w potępianiu innych, bo jakim sądem sądzicie, takim zostaniecie osądzeni. Wszyscy znamy ten werset. Nie musimy martwić się sądem, jeśli przyjmujemy ofiarę złożoną za nas przez Chrystusa. W codziennym życiu szukamy Jego woli i czynimy to, co podoba się Bogu. Jesteśmy Jego dziećmi i każdego dnia odnawiamy nasze zobowiązanie wobec Niego. Paweł powiedział, że powinniśmy codziennie umierać i każdego dnia rodzić się na nowo. Jeśli doświadczamy nowonarodzenia, zapraszamy Chrystusa do naszych serc i codziennie z Nim chodzimy, nie musimy bać się sądu. Tak. Paweł mówi, że nasze grzechy mogą zostać osądzone wcześniej i przebaczone. To powinno być nasze codzienne doświadczenie. Kolejne pytanie. Apokalipsa 6:10 mówi o duszach pod ołtarzem. Co to za dusze? Cieszę się, że padło to pytanie. Apokalipsa jest pełna symboli. I ten werset również do nich należy. Przeczytajmy od wersetu 9. A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu Słowa Bożego i z powodu świadectwa, które wydawali. I wołali wielkim głosem, mówiąc: dokąd, Panie Święty i Prawdziwy, nie osądzisz i nie pomścisz naszej krwi na tych, którzy mieszkają na ziemi? I dana została każdemu z nich biała szata i powiedziano im, aby odpoczywali. Wygląda na to, że znów zasypiają. I jeszcze przez krótki czas, aż dopełni się poczet ich współsług i ich braci, którzy mają być zabici, jak i oni. Sąd ostateczny przyjdzie w przyszłości.
Czy to oznacza, że ludzie w niebie budzą się w swoich grobach i mówią, jak długo jeszcze, a potem znów zasypiają? Nie. W Biblii jest werset, który mówi, że nawet krew Abla woła o sprawiedliwość. Oznacza to, że Bóg nie zapomina. Na tych, którzy prześladowali Jego lud, przyjdzie dzień sądu. W psalmie 37 czytamy: nie oburzaj się z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość czyniącym nieprawość, ponieważ ich koniec nadchodzi. Bóg mówi: odpocznijcie jeszcze trochę. Kto chciałby być wołającą w udręce duszą pod ołtarzem? Broń Boże, żeby miał to być realny obraz wszystkich tych dusz płaczących w niebie pod ołtarzem. To woła sprawiedliwość. Ktoś zadał ciekawe pytanie. W Dziejach Apostolskich 2:4 czytamy o napełnieniu Duchem Świętym i mówieniu językami. Czy mówienie innymi językami jest dowodem natchnienia przez Ducha Świętego? Innymi słowy, czy jeśli masz Ducha Świętego, będziesz mówić językami? Dobre pytanie, a do tego bardzo ważne. Kiedy pierwszy raz przyszedłem do Chrystusa, większość czasu spędzałem w kościołach charyzmatycznych z siostrami i braćmi, którzy praktykowali mówienie językami. Im więcej studiowałem Biblię, tym bardziej wierzyłem w dary ducha, w tym w dary języków. Myślę jednak, że ten dar jest często błędnie rozumiany. Nigdzie w Biblii nie przeczytałem: poznacie ich po darach. Jezus powiedział: poznacie ich po owocach ducha. Nie wszyscy posiadają te same dary. Paweł pyta nawet, czy wszyscy mówią językami? Odpowiedź jest oczywista. Nie, niektórzy mają dar proroctwa, inni dar języków. Jedno z naszych spotkań poświęcimy Duchowi Świętemu, ponieważ to również jest temat z Apokalipsy. Wtedy powiem więcej o tej kwestii. Kolejne pytanie. Co stało się z ludźmi, których Jezus wzbudził z martwych? Czy znowu umarli? Tak naprawdę każdy, kogo Jezus uzdrowił, w końcu się zestarzał, zachorował i znowu umarł. Zginął w wypadku albo został zamordowany z powodu swojej wiary. Jezus nie uzdrawiał ludzi na zawsze. Wszystkie uzdrowienia, które dokonuje na ziemi, mają charakter tymczasowy. Dają nam więcej czasu na to, żebyśmy mogli służyć Jemu i naszym bliźnim. Ostatecznie jednak to uzdrowienie traci swoją moc i ludzie umierają. Nieśmiertelność zostanie nam dana przy powtórnym przyjściu Chrystusa podczas chwalebnego zmartwychwstania. Mamy pytanie zadane przez 14-latka. Czym jest nowe przymierze? Mówiliśmy o tym w czasie studium na temat prawa, ale postaram się krótko to streścić. Stare przymierze zostało zawarte wtedy, gdy Bóg wypowiedział 10 przykazań. Czytamy o tym w Księdze Powtórzonego Prawa 4:13. I oznajmił wam swoje przymierze, które rozkazał wam wypełniać. To jest 10 słów, które napisał na 2 kamiennych tablicach. Wypowiedział dekalog, a lud przyrzekł: wszystko, co Pan powiedział, uczynimy. Złożyli obietnicę, a potem ją złamali. Bóg powiedział: złamaliście naszą umowę, nasze przymierze. Czynię więc nowe przymierze z domem izraelskim. Nie będzie ono oparte na waszej woli, ale na mojej woli. Zapiszę moje prawo w waszych sercach. Tak więc nowe przymierze zawierane jest wtedy, gdy poprzez nowonarodzenie i moc Ducha Bożego on wpisuje swoje prawo w naszych sercach. Podsumowaniem tego prawa jest dekalog. Kochaj Boga i kochaj bliźniego. Następne pytanie. Co oznacza wyrażenie umarli w Chrystusie? Czy to jakiś inny rodzaj zmarłych? Kim oni są? Kiedy pierwszy raz przeczytałem to określenie, pomyślałem, co to w ogóle znaczy umarli w Chrystusie? Chodzi tutaj o tych, którzy umarli w wierze w Chrystusa. Umarli wierząc, umierając, pokładali swoją nadzieję w Chrystusie. Umarli w Chrystusie jako przeciwieństwo wszystkich innych. W Biblii mamy tylko 2 kategorie zmarłych. Ci, którzy umarli w Chrystusie, i ci, którzy nie umarli w Chrystusie. Są też 2 oddzielne zmartwychwstania. Będziemy o tym mówić w jednym z kolejnych wykładów. Następne pytanie. Co stało się z Łotrem na krzyżu? Czy tamtego dnia trafił do nieba? Dobrze, że mamy tutaj te wszystkie wersety i możemy je skomentować. W Ewangelii Łukasza 23 czytamy, że kiedy Chrystus umierał na krzyżu, jeden ze złoczyńców odwrócił się do Niego i poprosił: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Twego Królestwa. Być może Duch Święty pracował nad jego sercem. Słyszał słowa Jezusa: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Fragment psalmu 22, w którym czytamy dalej: przebodli moje serce i moje nogi. Jego umysł został poruszony przez ducha, spojrzał na napis nad głową Jezusa, król żydowski, i zrozumiał, że ma przed sobą Mesjasza.
powiedział do swojego towarzysza, który urągał Jezusowi: i ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ponosisz? Ten człowiek nie zrobił niczego złego, a my dostaliśmy to, na co zasłużyliśmy. Publicznie pokutował, wyznał swoje grzechy i powiedział: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Twego Królestwa. A Jezus odrzekł: doprawdy mówię Ci dziś, będziesz ze mną w raju. I ludzie zaczęli się zastanawiać, czy powiedział: doprawdy mówię Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Nie mógł mieć tego na myśli. Tłumacze postawili przecinek w złym miejscu i werset ten zaczął brzmieć, jakby miał znaleźć się w raju z Jezusem tego samego dnia. Że kiedy Maria próbowała złapać Jezusa po Jego zmartwychwstaniu, on powiedział do niej: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Jak więc w piątek po południu Łotr mógł być z Jezusem w raju, skoro sam Jezus jeszcze tam nie był? Werset ten oznacza po prostu, że Chrystus daje mu obietnicę. Doprawdy mówię Ci dziś, przecinek, będziesz ze mną w raju. Dzisiaj składam Ci tę obietnicę, chociaż nie wyglądam jak Pan. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, nikt nie nazywał Go Panem. W tej chwili nie wyglądam jak ktoś, kto posiada królestwo, ale tak jest. Obiecuję Ci dzisiaj, przy świadkach, że będziesz ze mną w raju. Nacisk został położony nie na tym, że tamtego dnia znajdzie się w raju, ale na tym, że tamtego dnia została dana obietnica. Mamy kolejne pytanie. Co stało się z Marią i apostołami? Czy są teraz w niebie? Nie. Biblia mówi, że umarli i śpią. Mówiliśmy już o Marii. Niektórzy powiedzą: w takim razie do kogo ja się modliłem? Cóż, Bóg słyszy Twoje modlitwy. Myślę, że na świecie jest wielu szczerych katolików i innych ludzi, którzy modlą się do świętych albo do Marii, myśląc, że to właściwe. Bóg zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jest miłosierny dla wszystkich ludzi. Rozumie wołanie naszych serc, ale Marii nie ma w niebie. Nigdzie w Biblii nie zostało powiedziane, że mamy się do niej modlić. Mamy modlić się do Boga w imieniu Jezusa. Maria, podobnie jak inni, zmarła, prawdopodobnie w Antiochii. Apostoł Jan opiekował się nią aż do jej śmierci. Została pochowana, nikt nie wie, gdzie jest jej grób. Istnieją legendy o tym, że została wzbudzona z martwych i zabrana do nieba. Nie ma tego w Biblii, to tylko tradycja. Zasadniczo idea czczenia Marii narodziła się z innych tradycji, które pochodzą z religii rzymskiej i greckiej i zostały w jakiś sposób wkomponowane w mariologię. Patrząc więc na tekst Biblii, kto znajduje się w niebie? Oczywiście chodzi nam o ludzi. Wspomnieliśmy w naszej prezentacji o Eliaszu, Mojżeszu, Enochu, ludziach, którzy zmartwychwstali w czasie zmartwychwstania Jezusa. Mateusz 27 mówi, że wyszli z grobów. Być może są inni, ale Biblia nie wspomina nikogo innego. Ostateczne zmartwychwstanie jeszcze nie nastąpiło. Apostołowie czekają w swoich grobach. Nawet Paweł powiedział, że oczekuje powrotu Chrystusa jako błogosławionej nadziei, która wypełni się, gdy On powtórnie pojawi się na ziemi. A przecież Paweł nadal jest w grobie. Następne pytanie. Jak to możliwe, że każde oko ujrzy Jezusa, kiedy przyjdzie po raz drugi, skoro Ziemia jest okrągła? Świat stanie się przezroczysty i będziemy w stanie przez niego patrzeć. Nie. Myślę, że nigdzie w Biblii nie czytamy, że wszyscy ludzie zobaczą Jezusa równocześnie. Ja wyobrażam sobie dzień Jego przyjścia w ten sposób, że pojawia się na wschodzie i mknie dookoła Ziemi. Umarli zmartwychwstają, w ślad za nimi żywi zostają przemienieni, tak jak Eliasz otrzymują chwalebne ciała. Spotykają Pana w powietrzu. Trochę jak taki odkurzacz, który okrąża całą planetę i wraca. Tego dnia zobaczy go każdy człowiek. Niekoniecznie oznacza to jednocześnie. Ludzie często zabijają mi ćwieka, kiedy mówią: a co z tymi, którzy znajdują się w międzynarodowych stacjach kosmicznych? Zostają zabrani jako pierwsi, jeśli będą gotowi. Mamy następne pytanie. Skoro niegodziwi umrą po raz pierwszy, dlaczego zostaną wskrzeszeni, żeby umrzeć znowu? Dlaczego po prostu nie zostaną martwi? Będziemy o tym mówić w jednej z prezentacji. Biblia mówi, że zostaną wzbudzeni i osądzeni, bowiem my wszyscy musimy pokazać się przed Trybunałem Chrystusowym i zdać sprawę ze swoich czynów. Badany będzie zapis naszego życia. Chrystus powiedział, że rzeczy uczynione w ukryciu
zostaną ogłoszone na dachach. Jeśli nasze grzechy nie zostaną zmyte krwią, mam nadzieję, że moje zostaną, bo nie chciałbym, żebyście się o nich dowiedzieli, każdy zostanie osądzony. Zostaną wzbudzeni z martwych, staną przed sądem i każdy zostanie ukarany zgodnie z tym, na co zasłużył. Następne pytanie. Czy zmarli bliscy, którzy ukazują się ludziom, to demony? Byłbym ostrożny ze stwierdzeniem, że za każdym razem, gdy ktoś ma wrażenie, iż jego ukochany zmarły próbuje się z nim skontaktować, jest to działanie szatana. Jak wspomniałem wcześniej, czasami są to po prostu nasze wspomnienia o tej osobie i wydaje nam się, jakby wciąż z nami była. Czasami doświadczamy déjà vu. Naukowcy twierdzą, że jednym z powodów, dla których doświadczamy déjà vu, jest to, że nasz podświadomy umysł może na przykład uchwycić scenę w pomieszczeniu, zanim zarejestruje ją nasza świadomość. Wchodzisz do pokoju i myślisz, to wygląda znajomo, ponieważ twoja podświadomość zdążyła już to przetworzyć, zanim twoja świadomość w ogóle to złapała. Trochę jak echo. Niektórzy ludzie mogą więc mieć wrażenie obecności ukochanej osoby, i nie zawsze jest to diabeł. Jeśli jednak otrzymują wiadomości, ktoś do nich pisze, to jest problem. Kolejne pytanie. Co z ludźmi, którzy modlą się za swoich zmarłych bliskich, mając nadzieję, że w ten sposób pomogą im dostać się do nieba? Dobre pytanie. Zdaję sobie sprawę, że niektóre religie proponują modlitwę za duszę ludzi zmarłych, ale nigdzie w Biblii nie czytamy o otchłani albo czyśćcu. Kiedy człowiek umiera, czeka na sąd. Zapis jego życia już się nie zmienia. Teraz mamy wyznaczony dla nas czas, żeby wybrać Pana. Jeśli ktoś za życia nie podejmie decyzji dla Chrystusa, jego przeznaczenie nie zostanie zmienione przez to, że ktoś inny się za niego pomodli lub zostanie za niego ochrzczony. Wiem, że może to być szokujące, ale nie możesz prowadzić bezbożnego życia, a potem powiedzieć, chcę, żeby moi krewni złożyli dużą ofiarę na kościół, i zapalili za mnie świeczkę, bo wtedy pójdę do nieba. Według Biblii każdy człowiek otrzyma zapłatę stosownie do tego, co sam czynił. Czytamy o tym w Ezechiaszu 18. Sprawiedliwość pozostanie przy sprawiedliwym, a bezbożność pozostanie na bezbożnym. Jeśli człowiek ma bezbożnego syna, nie będzie za niego sądzony, a syn nie będzie sądzony za bezbożnego ojca. Bóg zapowiedział, że będzie sprawiedliwie sądził każdego człowieka na podstawie jego uczynków. Mamy czas na jeszcze jedno pytanie. Dlaczego to, w co wierzymy w kwestii śmierci zmarłych, jest takie ważne? Czy to naprawdę ma znaczenie? Zrozumienie tej kwestii jest bardzo ważne, ponieważ pomoże nam uniknąć zwiedzenia w ostatnich dniach. Jeśli zaczniemy dostawać wiadomości, albo przywódcy zaczną dostawać wiadomości od ludzi z drugiej strony, musimy mieć świadomość, że, jak mówi Biblia, są to złe duchy, które poprzez spirytystyczne manifestacje będą zwodziły świat w dniach ostatnich. Więc tak, zrozumienie tego jest ważne dla chrześcijan. Chyba taka jest natura człowieka, że jesteśmy bardziej skłonni wierzyć w doświadczenie nawiedzenia, w wiadomość z tamtego wymiaru, niż wierzyć temu, co mówi Biblia. Bóg ostrzega nas, żebyśmy nie opierali naszej wiary na takich doświadczeniach. Saul pokładał większe zaufanie w tym, co powiedziała wróżka, niż w słowach Boga i rzucił się na własny miecz. To bardzo niebezpieczne. Bóg mówi, nie angażuj się w czary i bezowocne uczynki ciemności. Ciekawe jest to, że mówimy o tym właśnie dzisiaj. Ten odcinek jest emitowany na żywo 31 października. Kiedy jechałem tutaj, musiałem omijać poprzebierane dzieciaki z cukierkami. Wszystkie domy są udekorowane kośćmi i duchami. Biblia ostrzega nas, że w ostatnich dniach oszustwa szatana będą tak doskonale przygotowane, żeby zwieść również wybranych. Musimy więc mieć świadomość tych rzeczy. Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy na kolejne studium. Dowiemy się, co Apokalipsa mówi na temat jeziora ognia i bezbożnych. W tej kwestii istnieją dwa odmienne poglądy, a my spróbujemy znaleźć biblijny środek. Bądźcie z nami i zaproście waszych przyjaciół.